nagram wstęp z samochodu, taki szybki, bo słuchajcie, jest godzina druga, 15 po drugiej, udało mi się wyrwać na ryby. Ja się cieszę z każdej chwili na rybach, więc nawet dla mnie 3,5 godzinki na rybach spędzone będzie mega. Dlatego z samochodu, bo jeszcze nie zdążyłem rozwinąć wędek, ale jest taka ulewa, grad pada, wieje, zimno, paskudnie się zrobiło przez chwilę. Ale mówię, kurna, ja jestem twardy, ja nie odpuszczę. Na szczupaka będę polował, od razu mówię. Dwie wędki na spławik, jedną na grunt rzucę na żywca. Tylko czekam, niech to sekundę się przesunie. O, może nie będzie, a nie widać, o, widać grat, jak spływa sobie. I dwie wędki będę miał na żywca, jedna na grunt, nie odpuszczę, złowię szczupaka. Bierzemy się do roboty, no. Już prawie przestało, lecę zarzucać. Mam nadzieję, że nie będzie padało, że uda się coś nagrać, uda się coś złowić. Trzymajcie kciuki. Wędki już rzuciłem, jedna jak zwykle pod drzewo, już taka rutynka. Grunt pod tam, pod brzeg rzuciłem. A tu jak te czerwone takie krzyczory, to jakieś 2 metry od tego brzegu. I tu spławiczek we wnęce sobie chodzi. Wydaje mi się, że mega wieje, ale mam nadzieję, coś tu będę zakrywał, coś tamten i coś się nagra. Oj, tu mam drugi spławiczek i poczekamy. Grunt będę co chwilę przerzucał. Są spławik też, będę tu szukał, kombinował. Dzisiaj używam tylko i wyłącznie wzdręki, płoci. U faceta, gdzie kupuję żywca w sklepie, kurczę, mówię do niego, żeby mi same wybrał płotki. Nie, nie, bo później jemu zostają i kurna, nie można z nim negocjować w ogóle. Tak jak mówiłem, co jakieś 5-10 minut będę podciągał zestaw, żeby tego karpiarza tam nie denerwować, to wyłączę sygnalizatory. O, to jest też dobry sposób, bo wtedy wiemy, że na pewno nasza ryba tam się o nic nie zaczepiła. O, podciągnąłem trochę patyczek znowu. Proszę bardzo, włączamy sygnalizator. On nie słyszał, nie ma problemu. Chociaż nie będzie się zrywał. I polujemy dalej. Zaraz i spławiki trochę poruszę. O, odczepiło się. Tak, odczepiło się mi tu. Muszę troszkę naciągnąć. O. O, dobra. Jest. Teraz ruszę trochę z pławikami. Ten tak naprawdę ładnie mi chodzi, tak jakbym chciał. Tutaj o, pod tymi krzakami. Więc jego nie ruszam na razie. Tak się łowi w trudnych, wiecznych warunkach. Kurna. Miałem sentyment do tego spławika. Dostałem go od Tomka. Złowiłem na niego życiowego szczupaka. Ogólnie złowiłem na niego dużo szczupaków. A teraz zawisł na drzewie. Najgorsze, że nawet nie będę miał go jak teraz ściągnąć. Szkoda, bardzo mi go szkoda. Zobaczcie, jaka płotka. I zaatakował ją tu szczupak przy brzegu. Wzdręga. Przed sekundą ją tu szczupak zaatakował. Szczupaka nie widzę. O kurna, ale akcja. Ona jest ogromna. A mój spławik jest kawałek dalej. Nie mam aż takich ogromnych żywcy.
Chciałem ją wyjąć pod bierakiem, ale nabrała sił i uciekła. Kurczę, ogromna. Żywiec mój chodzi i nic na razie. Cały czas mi te wzdręgi plączą, widzę. Muszę zmienić na płotkę. Kurna, bo po chwili poplątane. Zobaczcie, jaki suwenirek karpiarz zostawił. Aż muszę zobaczyć, czy to jakiś dobry jakościowo, czy nie. No, kurna, nawet powiem, że bardzo dobry. Leciutki. Ha, panowie, nie byle szajs, bo to jest nasz. Kurna, taki suwenir. O lolo, elegancki, sztyca składana. Leciutki. Uhuhu. Nie na co dzień takie rzeczy się znajduje. Ja. O, zestaw jego urwany, łowił na popapa. Widzę. O, pięknie pachnie. Haczyk zostawił. Naprawdę ładnie pachnie. Witajcie, drugi dzień i dzisiaj już będę łowił na makrelę martwą z gruntu i na spławik na żywca. W sklepie nie było przyponów z dwoma kotwiczkami, więc sobie dorobiłem, patrzcie jak. Do tego tutaj doczepiłem króciutki przypon, tu do tego oczka, o, i mam teraz dwa. I założymy. O, zaraz my tu. Pierwszy raz będę łowił taką techniką. Mam trzy makrele. O, takiej wielkości. Ale to capi. Tragedia. Podobno ogon trzeba odrzucić. O, twarda. I podzielę ją na pół. Ale to śmierdzi. O. Jakieś flaki się ciągną. Voilà. Tak to będzie wyglądało. I rzucamy. Drugi zestaw taki sam, tylko zastosowałem tutaj na tej dozbrojce popapa kawałek styropianu. O. I żeby na długość przyponu ta rybka mi się unosiła. O, widać? O, widać, że ona nie tonie, tylko tu nam pływa. Zobaczymy. Jest branie na żywca. Nie czekam w ogóle, bo długo mi się zeszło, nim rozwinąłem sprzęt. Coś jest, może nieduży? No. Ja wiem. Delikatnie zapięty. Wymiarówka. Jest.
kolosik to nie jest, ale 61 cm na żywca. Cieszy mnie niezmiernie. Zimno, bardzo zimno jest. Minus 2 stopnie. Przed chwilą jeszcze padał taki marznący deszczyk. I tutaj taka 60. Na płoteczkę. Jest, już jest dobrze. Już o blanku nie wrócę. Ach, 60, tak. 61 dokładnie. Piękny. Kurna, zimno, ale jest. Mega mnie cieszy. Jeszcze sobie tu płynie. I przy dnie stoi. Nie popłynął wierzch. Nie wiem, czy to nie trzeba z dna ich łowić. O, jeszcze stoi, nie chce iść. Powiem wam, że jest chłodnawo. Muszę walnąć kawę na rozgrzewkę. Albo może herbatkę? Nie, kawę. Nawet jest zimno, a nie chłodnawo. Ale wziąłem dzisiaj kucheneczkę, mówię, kurna, bo będzie tak zimno. Przypuszczałem, że będzie zimno. A jeszcze jak rano wyszedłem, to już w ogóle patrzy wszystko białe. Mówię, oho. Ale teraz walnę kawkę, zaraz słoneczko wychodzi. Najgorzej jak najdą chmury i taki deszcz pada marznący. Spadnie i za chwilę zamarznięty. No, jeszcze samochód zamarznięty. Ale dobre. Słoneczko wychodzi, ale to nie zmienia faktu, że jest, kurczę, zimno. Może będzie cieplej, jak wyjdzie słońce. Będzie tu. Angele, jedyne co lubi, to raki. Nic na angele nie szarpie. Już straciłem 2 sztuki. Całe były przeżarte przez raki. I to ile jest? Po godzinie przerzucam. Podciągam parę razy do siebie. Z godzinę mija. Zwijam całkowicie, przerzucam. I kurna, już 2 makryl nie mam. Jeszcze została mi jedna. Zaraz założę. O! Nie, to ona. Kurna, myślałem, że to branie. Już chciałem was przekręcić, że branie, ale to nie branie. To ona wciągnęła. A i słuchajcie. Zaraz założę na grunt trubki ze zwykłych wzdręg. A tą jedną makrelę jeszcze spróbuję na spławik założę. I tak będę szukał tej ryby gdzieś przy tych krzakach czy coś. No z gruntu ciężko. Nawet ta, co jest podniesiona do góry, to też na nią raki siadają. Bo je były calutko oprawione. Niemalże szkielet wyjąłem. Więc musi być tu pełno tych raków. Albo sumiki karłowate. Ale nie widać, żeby coś mi szarpało czy coś. Nawet żyłki. Nic, kompletnie nic. Widzę, że nie ma spławika. Żywca chodził i się wychodził. Z wielkiego gruntu. Wielki grunt oraz na karasia. Malutki. Na takiego dużego karasia to aż jestem w szoku. O, chodź. No mały. To tyle czekałem, a tak delikatnie połknął. Niewymiarowy szkrabek taki, 53 cm, ale mnie bardzo cieszy i tak. Zeżar karasia ma w brzuchu, chociaż to mu się zostało, bardzo lekko połknął, za wargę był zaczepiony. Piękne kolorki ma.
pomalutku wpływają dzisiaj. O, i zaparkował. Między gałęziami, o, pięknie. Na razie nic się nie dzieje, ani u mnie, ani u sąsiadów. Na grunt w ogóle nic. Jedną mam teraz na trupka, na grunt, na wzdręgę, a drugą na żywą rybkę. Nic kompletnie, tylko te dwa brania na spławik, tu po prawo, spod krzaka. W zatoczce tak samo, nic, zero, zero. Sąsiedzi też brania na karpia nie mieli, ale mieli jedno na żywca i nie zacięli. Zacinali, ale nie było ryby. Cisza, spokój. Karpie wcześniej się spławiały rano, teraz już nie. Nic się nie dzieje, kompletnie woda cicha. Nawet jakaś ukleja nie wyskoczy do góry. Jeszcze parę godzin mam, parę, trzy i będzie ciemno. Może jeszcze coś wpadnie, no zobaczymy, posiedzimy. Jest bardzo zimno, niby słońce teraz wyszło i tak troszeczkę przyjemnie jest, ale ogólnie jest zimno. 5 stopni tylko, do tego wiatr wieje. Rano to w ogóle była masakra, no ale zobaczymy. Ja już się zwijam. Dwie ryby z trzech brań. Trzecie branie było niedawno. Ci, co oglądali live'a, no to widzieli. Zbieg okoliczności. Nagrywałem spławik i poszedł, ale zostawił szczupak. Wyjąłem to, karaś był pocięty. Dwa zdania podsumowania. Wnęka nic tym razem. Grunt nic. Tylko i wyłącznie wszystkie trzy brania spod krzaków tutaj. Dwa brania na karasia, jeden na płoć. Co jeszcze? Makrela nie zdała egzaminu w ogóle. Może gdyby nie te raki, to może. Ale raki moment oprawiały. Nawet żywe ryby oprawiają z gruntu. Co jeszcze ciekawego? A, ciekawe jest to, że nawet jak podniesione do góry, to i tak dopadają ją. To jest dopiero. Ale i jeszcze... Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie oczywiście, do dołączenia do grupy na Facebooku oraz zostawcie łapkę i zapraszam do subskrypcji kanału, jak jeszcze nie subskrybujecie. Tyle by było. Jeszcze się rozglądam, bo jeszcze mam zarzuconą wędkę, ale już się zwijam, bo zimno, bardzo zimno dzisiaj było. Tyle by było. Następna wyprawa za tydzień. Jeszcze nie wiem, co będę łowił. Do zobaczenia.